Halo, dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Marek Rudziński, Garmisch-Partenkirchen, 4 grudnia 2016, rozpoczynamy za chwileczkę kolejny konkurs tegorocznego DSJ4 M-Cup, dzisiaj rywalizacja w systemie KO na Gross Olympia Szance, przypomnijmy w piątek pierwsze zawody, które zwyciężył Johan Remen Evensen, pierwsze zwycięstwo Johana po powrocie i zobaczymy, czy tutaj to był jednorazowy wypadek przy pracy, takie zwycięstwo, czy faktycznie Evensen wraca do no, wielkiej formy, którą kiedyś przecież no, imponował. Proszę Państwa, kwalifikacje za nami, wygrał je podobnie jak w piątek Finn Sami Menele, na drugim miejscu Lasse Kallisen, tak samo również było podczas zawodów piątkowych w kwalifikacjach, trzeci wówczas był jeszcze Micha Pentkostnik, gdzie Pentkostnik w kwalifikacjach dziesiąty, natomiast na trzecie miejsce podium wskoczył Woldemars Melbardis, który chce sobie odkupić chyba to, no co mocno popsuł podczas rywalizacji, która miała miejsce tutaj na tej skoczni dwa dni temu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o Polaków, no bardzo średnie te kwalifikacje. Najlepszy z naszych Ryszard Kontrokupski na miejscu 12. Jego rywalem w parze będzie Iwan Rodolfo Matador. Następnie Janusz Wietrzybalkon w tych kwalifikacjach. Jeszcze no tutaj jest Bykmaszer, Adam Bykmaszer był 21. No ma dosyć solidnego rywala, bo Feniksa Tarocena, Duńczyk, myślę, że tanio skóry nie sprzeda. No i proszę Państwa, Janusz Wietrzybalkon już w drugiej parze zmierzy się z Martinem Jestem-Mnisienem. Martin Jestem-Mnisien też forma, no taka mocno letnia powiedziałbym jeszcze jakby miał wrażenie, że te letnie konkursy trwają. Z konkursu na konkurs skacze coraz słabiej. Miejmy nadzieję, że ten zawodnik się rozbudzi, no bo to jest człowiek z ogromnym potencjałem. Jeżeli chodzi o pary, tutaj no ciekawe, zapowiada się oczywiście para Wietrzybalkon-Mnisien, ciekawa para Hartmann-Putansau, Kobi Kimsa-Senen, Tarocen Bykmaszer również, Antalainen jest w zawodach, 31. miejsce w kwalifikacjach, zmierzy się z Nierdem Bode-Poldarą, może w końcu jakieś punkty tego wielkiego mistrza z Finlandii. Dalej, no niesamowicie wyglądająca para, która będzie dziewiąta w kolejności, Jérôme Helverou kontra Kuzajmach Mavia Mahir, dwóch Francuzów zmierzy się naprzeciwko siebie, więc naprawdę będzie niezwykle ciekawe. Potem Damen Agaten z Wojciechem Beckerem, następny pojedynek Mikolaj Skiewiczius z Sami Norej, czyli dwóch skoczków z litewskimi korzeniami, następnie Kurahenia Nurmsalu, to już zaczynają się takie pary no słabsze. I na koniec Kiwa Kawasaki zmierzy się z Sami Menele. Kawasaki odpuścił kwalifikacje, dlatego też będzie walczył dzisiaj w parze z tym, który w kwalifikacjach był najlepszym, czyli Samim Menele. I proszę Państwa, rywalizację czas zacząć. Jaka Debilak będzie pierwszy, który się zaprezentuje. Jeszcze czekamy na znak od arbitrów, którzy już pozwolą na rozpoczęcie tej rywalizacji. Jeszcze go nie ma. Już jest i Jaka Debilak rozpocznie rywalizację. Debilak kontra Fetenson. Debilak, który przypomnijmy drugie miejsce podczas zawodów piątkowych. Niesamowity skok drugiej serii. I teraz też powinno być daleko. Jaka Debilak leci wysoko i bardzo daleko rozpoczynamy ten konkurs. Bardzo dobry skok. 136 metrów Jaka Debilak, 166,3 nota. Sędziowie dzisiaj na stanowisku A, Janis Soininen, na stanowisku B, Carlson Bagginson, na stanowisku C, Jürgen Cykasen, na stanowisku czwartym sędzia polski Tadeusz Bania-Tłuszczyński i na stanowisku piątym Jonas Inbanson z Norwegii. Ale zawody rozpoczęliśmy od naprawdę, zaczęliśmy z wysokiego C. Jaka Debilak no postawił bardzo wysokie warunki Lajdowi Fetensonowi. No, głową tutaj machał niemalże jak Roman Kołdelka. Debilak zaczął świetnie, no a jak odpowie Lajd Fetenson, no ma trudne zadanie Duńczyk, ale całkiem przyzwoicie w kwalifikacjach, no lepiej o miejsce od Debilaka, ale kwalifikacja, zawody to jednak jest co innego. Fetenson też to nie wygląda źle, no ale Fetenson wyraźnie krócej, tu chyba nawet nie było punktu konstrukcyjnego, 124 metry, no i gdyby trafił na kogoś słabszego, to z tym skokiem miałby jakieś tam jeszcze szanse na zajęcie dobrego miejsca, ale wyraźnie jednak w tej parze lepszy okazał się Jaka Debilak. A tu widzimy, jak prezentuje się Gross Olympia Szance. Bardzo ładnie prezentuje się Gross Olympia Szance.
I już drugi pojedynek, proszę Państwa. Pierwszy z Polaków, Janusz Wietrzybalkon. Janusz Wietrzybalkon, no proszę Państwa. Cóż tutaj powiedzieć? Wczoraj nasi skoczkowie w FIS-ie skakali jak natchnieni. Pierwsze miejsce indywidualnie miałby Maciej Kot, drugie miałby Kamil Stoch, dziesiąty byłby Piotr Żyła, dwunasty Dawid Kubacki, więc proszę Państwa, jeżeli można skakać w FIS-ie, dlaczego nie można skakać w Pucharze Mediamont? Tymczasem Janusz Wietrzybalkon na rozbiegu się dzisiaj nie pojawia. Faktycznie narzekał po tych kwalifikacjach. Narzekał na tą prawą kostkę, że faktycznie, rzeczywiście Janusz, ja tutaj zapomniałem przekazać, że odpuszcza te zawody dzisiejsze. No i teraz też tylko pytanie, czy Janusz zrobił to samo zrobił, co robił Riku Pika Antalainen, że po prostu ta forma poszła w dół. Tego nie wiem. Antalainen odpuścił zawody w Lahti, teraz Janusz odpuścił tutaj. No nie wygląda to dobrze, więc mamy tylko Bykmaszera i mamy tutaj jeszcze oprócz niego Ryśka Kontrokupskiego, więc Martin Stenisen skacze bez pary, czyli ma tutaj no pojedynek do pustej bramki. No i widzimy, no i jaki jest tego efekt, jak się skacze, kiedy nie ma rywala. Bardzo źle się skacze, 106 metrów, ale ma się awans za darmo. Ma się awans za darmo, 83. Szkoda, że tylko dwóch Polaków. No ten sezon na początku naprawdę wygląda no bardzo źle w wykonaniu biało-czerwonych. Janusz ponownie nie skacze w zawodach, może teraz się zakwalifikował, no ale widzieliśmy, że na belce startowej się nie pojawił. Teraz Hartmann, wysoki lot, ale z problemami w tym powietrzu, ale 130 metrów jest osiągnięte równo na tej linii. Równo na tej linii wylądował Hartmann, 125. No ja dostaję informację, że faktycznie Janusz miał problemy z kostką po lądowaniu w kwalifikacjach. Z tego też powodu odpuścił zawody. No i szkoda, że to tak wyszło, ale no cóż, kontuzje rzeczą normalną, jeżeli chodzi o sport. Putansau nie będzie miał łatwego zadania, bo Hartmann skoczył daleko, ale i Putansau to też wygląda dobrze. Bardzo podobnie, ale jednak bliżej niż Jan Hartmann. I drugi ze Słoweńców wygrywa swoją parę. Putansau nisko oceniony przez sędziów, 17,5, 18, tylko takie noty się wyświetliły przy jego nazwisku. A więc wiemy, że Fetenson jest tutaj w tym momencie drugim szczęśliwym przegranym. Putansau wskoczył przed niego. Janusz teoretycznie jest trzecim, no ale wiemy, że za chwileczkę już go nie będzie. Czyli dwóch Słoweńców. Debilak Hartmann wyraźnie na prowadzeniu. No i para japońsko-fińska. Kobe Kobi, Jarko Kimchosenen. Kimchosenen najbardziej doświadczony, jeżeli chodzi o skoczków pucharu M. A Kobe Kobi bardzo sztywno wyszedł z progu. Miał problemy, taki leniwy był po tym wyjściu z progu, ale 130, no jest osiągnięte w tej próbie. Drugi skok na taką odległość, ale notami tutaj znacznie lepiej Kobe Kobi oceniony niż Jan Hartmann. Moim zdaniem troszeczkę te noty przesadzone, ponieważ zaraz zobaczymy, może nie wiem, czy z tego ujęcia będzie to widać. Bardzo wolno składał się do tej pozycji lotnej. No cóż, Mikołaj Jarosław się nie zakwalifikował do zawodów, 52 miejsce. Janusz Wietrzybalkon się tak kwalifikował, ale nie wystartował w konkursie z powodu bólu kostki. Taka jest skręcona ta kostka, no więc no, może i dobrze, nie trzeba było ryzykować. No i Jarko Kimchosenen. Kimchosenen jest nieliczny skoczków powyżej lat 30 na skoczni teraz. No i myślę, że skoczy dalej niż Kobe Kobi. Tak jest! Tak jest! To jest 132,5 metra, wskakuje na miejsce drugie, ale Kobe Kobi z tym wynikiem 130-metrowym, no według mojego skromnego zdania, także ma szansę, żeby skakać dzisiaj jeszcze raz. Mówię, że te skoki są dobre, ale nie rewelacyjne.
No z tym, że ci najlepsi to jeszcze przed nami, daleko do nich. Takim czasem z problemami, ale wylądował, tak na sztywne nogi lądował, ale wystarczyło to, żeby wygrać z Japończykiem. 131 to jest jego nota, no tym teraz tyle również poprawne. I w tym momencie Debilak, Kim Chosenen, Kobe, Hartman, Putansau, to jest pierwsza piątka póki co. Debilak, Hartman, Jester Mnichen i Kim Chosenen mają pewny awans. I Fenix Tarotsen kontra Adam Bykmaszer, a więc jeden z dwóch Polaków za chwileczkę nam się zaprezentuje. Miejmy nadzieję, że będzie to jakiś powód do radości dla nas. Tarotsen wysoko w powietrzu, wysoko leci Tarotsen, no i to jest poprawny skok. Około 127 metrów, 128 wyświetliło się na tablicach. Noty, wszyscy sędziowie równiutko po 18,5, jakby pod linijkę sędziowali. 129 to jest nota Tarotsena. No i teraz, proszę Państwa, Adam Bykmaszer. Adam Bykmaszer, nie będzie łatwo, aczkolwiek no to nie jest odległość, którą nie da się nie wygrać. Adam Bykmaszer. No dobrze, płynny w powietrze, Adam leci dosyć nisko, ale to wystarczy. To wystarczy i mamy Polaka w serii drugiej. 131 metrów, wyraźnie pokonany w tym pojedynku Fenix Tarotsen. 7,4 to jest przewaga naszego zawodnika po tym skoku. Spokojny lot, no nie jest to odległość naprawdę niesamowita, ale najważniejsze jest to, że to wystarcza, żeby w drugiej serii skoczyć, czyli no będziemy też się emocjonować skokami Polaka w serii drugiej, to jest też jakiś plus. No i noty solidne, polski sędzia, tak, no. Język krwi miał chyba znaczenie, bo dał 19,5, pozostali po 19,5 dał też Bagginson, no, niechaj będzie. No i teraz Riku Pikantalainen kontra Njerdwode Poldaro, może w końcu pierwsze punkty Riku, może nareszcie skoczy na jakimś dobrym poziomie. No bo skacze na razie jak nie on, no i pasywny ten lot Riku Pikantalainen. No niezły nawet wynik, patrząc na jego ostatnie poczynania, 127,5, strasznie męczy się Riku i Riku i Jarosław skaczą bardzo źle, no i w tym momencie to jest siódma lokata, 127,5 metra, dalej od niego lądowali Tarotsen, Hartman, Kobe, Bykmaszer, Kim Chosenen, Debilak, a teraz Njerdwode Poldaro, czy da pierwsze punkty Antalainenowi? Jest, już płynie, no i teraz Antalainen może czeka, aż dostanie ten jeden punkt i będzie mu łatwiej. I zobaczymy, walczy Poldaro czy Antalainen, no i nie wiem, kto wygrywa tę parę. Njerdwode Poldaro, jednak Njerdwode Poldaro, proszę Państwa, o 0,8.
Matt skoczył dalej i 0,8 Njerdbode Poldaro pokonuje Riku Pika Antalainena. Coś niesamowitego, coś niesamowitego. Proszę Państwa, to już jest piąty konkurs indywidualny, a ten, który w poprzednim sezonie wygrał, jest bez punktów, jest trzecim szczęśliwym przegranym. Ale może być ciężko, aby wśród tych szczęśliwych przegranych się znaleźć. Proszę Państwa, Nick Omlek Danowicz kontra Adolf Stalinsberg. Nick też czeka na swoje pierwsze punkty, stać tego chłopaka na to, ale czy w pojedynku ze Stalinsbergiem? Stalinsberg potrafi skakać nierówno, a Omlek Danowicz bardzo ładny skok oddaje. Bardzo ładny skok, 126,5 metra. Przyzwoite noty po 18,5 i 19. Raptem tylko metr niż Riku Pika Antalainen. Dobrze na progu, ładnie ułożony w locie. No myślę, że prędzej czy później on swoje punkty zdobędzie. Tu chyba jedyny problem był przy lądowaniu, bo takie też sztywne. Oj bardzo, uważam, że daty sędziowskie. Noty sędziowskie moim zdaniem i tak są za wysokie, 18,5-19. Tutaj nawet 18 mogłaby być wskazana. Ale teraz Adolf Stalinsberg. Jaka będzie odpowiedź wicemistrza świata z Valdiviemy ze skoczni normalnej? O, już bardzo będzie bronił tego tytułu Stalinsberg. I zobaczmy. Stalinsberg czy Omlek Danowicz? Chyba Stalinsberg. No wyraźnie, Adolf Stalinsberg pokonuje młodzieńca z Chorwacji. Z tym, że Omlek Danowicz jego czas myślę, że jeszcze nadejdzie. No nie wiem, czy to będzie poziom Stalinsberga, ale widać w nim potencjał. Widać, że skakanie nie sprawia mu problemów, nie ciąży mu zakładanie na wybijanie się pojutrze, ale to jeszcze nie jest poziom, aby konkursy wygrywać. No i pierwsza piątka, Debila, Kimchesenen, Stalinsberg, Bychmacher, Kobi. Pierwsza czwórka ma pewny awans, Kobi czeka, jest pierwszym Lucky Loserem, 130 metrów skoczy. Wydaje mi się, że to wystarczy, żeby się zakwalifikować. I teraz Vitali Ishli-Ishli kontra Kaimo Ortenser. Ishli-Ishli dobrze się prezentuje w tym sezonie, zaskakuje nas troszeczkę ten debiutant ukraiński. Ale czy wystarczy, żeby wygrać z Kaimo Ortensenem? Problemy w locie, ale skorygowane. Vitali Ishli-Ishli, no nierewelacyjna ta próba. 125,5 metra, to jest dopiero 12 lokata. 116,9, dosyć niska nota reprezentanta Ukrainy. I to może być trochę mało. To może być troszeczkę mało, 12 lokata, nawet jeżeli tutaj przegra, to nie będzie miał szans być szczęśliwym przegranym, bo Kauko Putansao będący przed nim skoczył 127. Póki co Kobi Tarotsen, Antalainen, Omlek Danowicz i Putansao. To jest ta pierwsza piątka. No i Kaimo Ortensen. Vitali Ishli-Ishli zaciska kciuki, żeby Ortensen skoczył słabo. A jak odpowie Kaimo? Problemy w locie ma Ortensen i przegra tę parę! I przegra tę parę Duńczyk. Raptem 120,5 metra i Vitali Ishli-Ishli będzie w serii drugiej. A dlaczego? No to zaraz Państwo zobaczą, jak no nie mógł złapać tej pozycji lotnej Kaimo Ortensen. Proszę bardzo. Wybił się dobrze, ale o, te narty jakby nie chciały mu się ułożyć i ta pozycja w locie to bardziej była taka pozycja, że z wysokości będzie spadał Kaimo Ortensen, to bardziej pozycja dla Piotra Łuszcza, tutaj można powiedzieć, wybić się i spadać w dół. Więc rezultatem tego skoku Ortensena jest to, że w serii drugiej pojawi się Vitali Ishli-Ishli, a więc Ukraińcy mają swojego reprezentanta w najlepszej 30 tych zawodów. No i para, nie wiem czy nie najciekawsza, że Romhel Veruch, Kuzaj Mahmawia Mahir, para z podtekstami. Hel Veruch, no znany od pierwszych edycji pucharu Mediamont, Mahir po raz pierwszy pojawił się podczas pierwszych Równość Skoki Tolerancja w 2014 roku. I od tego czasu sukcesywnie pnie się w górę Kuzaj Mahmawia Mahir i niezwykle ciekawy pojedynek. Hel Veruch czy Mahir? Hel Veruch jako pierwszy.
Troszkę jakby za wcześnie przed progu, ale ma pozycję lotną i dobry wynik! Dobry wynik Jerome Helweru, 135 metrów i jest nowym liderem, bo noty dostał fantastyczny reprezentant Francji. 19,5, 19,5 i 19,5, a więc za sam styl 58,5. 19 od Bagginsona odpadła, 20 od Tsukesena również. I raz jeszcze próba Jeroma Helweru. Dobrze to wyglądało. No i cóż, Helweru postawił wysoko poprzeczkę, bardzo wysoko powiecił tę poprzeczkę. Czy Kuzaj Mahmoudawia Mahir będzie w stanie odpowiedzieć na tym samym poziomie? Pierwszy z trójkolorowych, trójkolorec na miejscu pierwszym na razie. 135, 136,5 to jest jego nota, 0,2. Helweru przeskoczył Debilaka na trzech panów, J z przodu, Jerome, Jaka i Jarko. No a czy będzie też pan K? No tak alfabetycznie pasowało. J, no to teraz K. Mahir. No i kto? Mahir czy Helweru? Też dobrze to wygląda Mahir. Wyżej chyba leci. Będzie jeszcze dalej. Jeszcze chyba dalej skacze Kuzaj Mahmoudawia Mahir. 137 metrów. No ale ta rewelacyjna walka pomiędzy skoczkami z tego samego kraju przyniosła no wyborne korzyści, bo dwóch Francuzów w tym momencie będzie na prowadzeniu, a więc jednak Kuzaj Mahmoudawia Mahir lepszy w tej parze. 2 metry skacze dalej. No wydaje mi się, że tak czy siak jeden i drugi w drugiej serii się pojawi i to wyszło im tylko i wyłącznie na dobre. No nie tak ładnie stylowo. Nie tak dobrze stylowo, za na stylu przegrał i to dosyć wyraźnie. O 2 punkty, jeżeli chodzi o styl przegrał. Ale w ostatecznym rozrachunku o 1,6 Kuzaj Mahmoudawia Mahir jest lepszym niż Jerome Helweru. Dobrze, czyli dwóch Francuzów teraz prowadzi. No i Damien Agaten kontra Wojciech Becker. Agaten wciąż bez punktów. Dobrze skakał na treningach na Ruka Tunturi, ale tylko na treningach. Teraz jednak Agaten leci dobrze, no i to jest dobry wynik. To jest dobry wynik, tak no, na razie taki cicho-ciemny zawodnik, tak się tylko pojawia, wejdzie, skoczy i znika. Teraz 127,5, 9. lokata. Nawet w przypadku, gdyby przegrał w tej parze, to będzie trzecim szczęśliwym przegranym. Wydaje mi się, że Kobi i Helweru są niezagrożeni. Agaten może w tym momencie nikomu Legdanowicza pozbawić szans na awans. I Wojtek Becker. No, dla Agatena to jest plus, że skacze z Beckerem, bo Becker no, może w każdej chwili zawalić skok. Może to nawet być teraz. To ręki uciąć nie dam. No ale chyba właśnie zepsuje Damien Agaten z pierwszymi punktami w tym sezonie. Pierwsze punkty ma Damien Agaten, już nie będzie w gronie tych najsłabszych skoczków. 120,5 skacze raptem Wojciech Becker. No, już wielokrotnie mówiliśmy, że to jest bomba z opóźnionym zapłonem. I tylko i wyłącznie to w tym momencie Becker potwierdził. Spóźnione wybicie w powietrzu, też nierówno poprowadzone narty. No, jeżeli szejkowie z Kuwejtu chcieli dorównać szejkom z Kataru, to Wojtek Becker nie był delikatnie mówiąc najlepszym wyborem. 120,5 metra. No jeżeli chcieli się być, jakby to powiedzieć, jeżeli chcieli być konkretnie zapamiętani tym, że Wojtek Becker u nich skacze, to to na pewno. No jeszcze bardziej byliby, gdyby Iroka wzięli, no że Irok tym sezonem nie może, ale może w kolejnym taki duet Irok i Becker. No z tym, że jeszcze trzeba sobie to miejsce wywalczyć. No chyba, że do drużyny tak sobie nakupić, na przykład Beckera i Roka z takich ciekawszych skoczków, chyba by tam jeszcze można pozyskać. No z Discus już jest zajęty, ale z Discus też byłby fajny do tej pary, do tej trójki. Zobaczymy. No może Svensson Kutafson, o. Svensson zdobył punkty na Ruka Tuntur. Ja potem, że od tego czasu go nie widzieliśmy na oczy ani razu. Jakby zaginął gdzieś tam w tych kwalifikacjach, tak skacze, że Patrzel Kalaczan nie musi czuć się najgorszy. Teraz Adamus Mikołajskiewiczus.
strzała na treningach, no i dosyć przeciętnie też w zawodach. 124,5, 16 lokata, 116,1. Mikołaj Skiewiczius, no, na poziomie Witalia i szli w swojej parze wygrał. Natomiast, no, Mikołaj Skiewiczius będzie miał ciężko, bo Sami Norej w parze z każdym jest często faworytem. Ale teraz bardziej przypomniał siebie ze starych lat, bo popsuł wyjście z progu. No wystarczyło do tego, żeby wyprzedzić Mikołaja Skiewicza doświadczeniem. Poleciał Sami Norej, 132,5 metra. Piąty to jest wynik na ten moment, ale zaraz zobaczymy, jak niemiłosiernie spóźnił wyjście z progu Suilim. Raz jeszcze na to spójrzmy. Ajajaj. Spóźnił jeszcze w taki sposób, że można było to odratować. Doświadczenie. Co znaczy doświadczenie? Wielu po takim wybiciu odpuściłoby sobie lot, a Sami Norej potrafił skoczyć 132,5. To świadczy o tym, że to jest skoczek ze ścisłej światowej czołówki, 130,5. Stał to do prowadzącego Mahira 7,6. A teraz, no, ten, który w kwalifikacjach spisał się naprawdę bardzo przyzwoicie. Juan Pablo Kurahena kontra Karel Nurmsalu. Jakoś tego Kurahena lubią, jest w każdych zawodach. Nic tam nie odgrywa żadnej znaczącej roli, ale zawsze jest Kurahena. No i taki skok na swoim poziomie. Wesoła próba, 115 metrów. Kurahena 94,5, 21 lokata. Oczywiście to jest wynik, który nie daje praktycznie żadnych szans na to, żeby wygrać z Nurmsalu. Ale łapie doświadczenie ten młodzian. I może gdzieś tam się uda zdobyć punkty przy jakimś Sapporo. Karel Nurmsalu. No, Nurmsalu. I gdyby ten Kurahena poleciał troszkę dalej, no 8,5 metra, to tak się wydaje, że jeden i drugi skok zepsuty. Z tym, że no moim zdaniem 115 metrów Kuraheny robi większe wrażenie niż 123,5 Karela Nurmsalu. Takie jest moje zdanie. 19 lokata Nurmsalu. 22 Juan Pablo Kurahena wyprzedził tylko Martina Jester-Mnisien. Na razie pierwszy sobie punkt w tym sezonie zdobył Damę Nagatę. No i czy komuś to się jeszcze uda? Może Karagioris Panagiotis, który też troszeczkę już lepiej skacze. Jeszcze do Polichronidisa mu daleko. Ale wysoko wyszedł w powietrze Panagiotis. No i lepiej niż Juan Pablo Kurahena. 118,5, 22 lokata, 99,3 to jest jego wynik. Noty, no, niziutkie po 17. Kto jest trenerem Katarczyków? Trenerem Katarczyków jest od tego sezonu Mika Kojankowski, ten, który tak zaginął, którego tak szukano. Mika Kojankowski jest trenerem Katarczyków. To tak odpowiedzi na pytanie Motorsportu. No i Hiro Bumotaki. Dobre ma warunki Hiro. No już widać, że z Pana Getisem wygra. I dobry skok. Ponad 130 metrów Hiro Momotaki. 132,5 to jest ta sama odległość, jaką miał Suilim Sami Norej. 131. Ta sama odległość, ale pół punktu wyższe noty. Bumotaki z kimś ocenianym w tym meczu na czwartym miejscu. Szósty jest Suilim Sami Norej. A teraz, proszę Państwa, Iwan Rodolfo Matador kontra Ryszard Kontrokupski. No i to jest para z gatunku tych, że bez względu na to, kto wygra, to my będziemy zadowoleni, no bo Rysiek, wiadomo, Polak. A Iwan Rodolfo Matador bez punktów. I tacy zawodnicy, którzy nie mają punktów na poziomie Matadora, Kurahena czy Pana Giotisa, każdy ich punkt sprawia przyjemność. No tak, tak to jest. Tutaj jeszcze Pan Żywego Basenu napisał: Pana Giotis musisz utrzymać jakoś w Grecji, aby Niko wrócił. No to jest, to są święte słowa. Wielu nawet krytykowało Greków za to wystawianie Pana Giotisa, bo przez to Polifonidis może stracić szansę. A niemniej Federacja Grecka uznała, że Pana Giotis jest w stanie utrzymać Greków, a tymczasem skacze Iwan Rodolfo Matador. Bardzo spóźnił, ale 116,5.
tak, że nie jest wynik, który jest dla niego jakimś wstydem, bo można skoczyć jeszcze krócej. 96,7 Kurahena. Martin Jestermnisien za jego plecami, no ale przypomnijmy, że Martin Jestermnisien skoczył 106 metrów, ale to wystarczy, żeby być w drugiej serii, bo przecież Janusz Wiesiwalkow nie skakał. No i rywalem Matadora Ryszard Kontrokupski. No myślę, że nie mam nawet wątpliwości do tego, że Ryszard skoczy dalej. Trochę problem po wyjściu z progu, to już skorygowane i Rysiek tak wyraźnie wygrywa w tej parze. No nie jest to skok jakiś świetny, ale 131 metrów to jest skok, który no, wyjaśnia tutaj wszystko w tej parze. Przepaść między Kontrokupskim a Iwanem Rodolfo Matadorem. Kontrokupski na miejscu 10, za Kobekobim przed Janem Hartmanem, ale no niewiele wskazuje na to, że Polacy dzisiaj odegrali jakieś znaczące role. To nie jest na póki co sezon Polaków. No, trzeba dotrwać jakoś ten period do końca, no a potem pomyśleć troszeczkę, żeby na tym turnieju dwóch narodów, które przypomnijmy na skoczniach Polski, Wiślej w Zakopanem będzie miało tutaj już miejsce po raz drugi. No i teraz czy to Jawa jest kontra Juho Kutanen? Czy Tosen już swoje punkty ma w tym sezonie? To już jest jego taki mały, albo nawet duży sukces. Czytosen... No to nie był dobry skok, jak nawet jak na Czytosena. 115 metrów, no bo od niego już wymagamy ciut więcej. Ciut więcej, takie jest moje zdanie, że on już pokazał, że umie coś walczyć na skoczy, no ale on przegrywa tutaj z Iwanem Rodolfo Matadorem i z Karagiotisem, Panagiotisem. No a pamiętajmy jeszcze tutaj o tych szczęśliwych przegranych. Helveru, najlepszy z nich na miejscu drugim, Kobekobi na miejscu 9, Tarotsen 13, Antalainen 15, Legdanowicz 16. No i teraz kilka par, których no, raczej ten szczęśliwy przegrany nie będzie odgrywał takiego wielkiego znaczenia, ale na koniec Kawasaki Menele w tej parze można się spodziewać tego, że któryś będzie szczęśliwym przegranym, ale poczekajmy, nie oceniajmy. Juho Kutanen. Później Kutanen. To może być jeden z jego słabszych występów w ostatnim czasie, chociaż no poprawił. Poprawił to w powietrzu. Widać naprawdę zdecydowaną poprawę stylu. 132,5 metra, szósta lokata, 130,5 Juho. I to w tym momencie jest miejsce szóste ex aequo z Sujlimem Saminorejem. No są jakieś szanse na to, że Finowie w komplecie będą w drugiej serii. Nie będzie, bo przecież Kauko Putansau przegrał swoją parę, więc już cofam tę myśl. No tutaj myślałem, że jak Antalainen ma szansę, to i pozostali mają szansę, ale dzisiaj to Putansau był najsłabszym z Finów. No to tak nie spotkamy się do niego, póki co to Antalainen był tym najgorszym. I teraz pojedynek amerykańsko-słoweński. Christopher Hipeisiut. Jest Hipeisiut, lubię tego skoczka, nie wiem dlaczego, tak jak czytam jego nazwisko, to tak mi się robi wesoło. Hipeisiut. I trzymajmy kciuki, Christopher Hipeisiut. Nieźle leci Hipeisiut. No, poprawny wynik Hipeisiuta, 122,5 metra, 23 miejsce, 111. Trzeba ocenić ten skok Amerykanina bardzo poprawnie, no. Jack Schlu póki co poszedł w prowadzenie biznesu, uznał, że skoki narciarskie nie przynoszą mu wystarczających pieniędzy. No i otworzył swoją firmę tytoniową. I teraz zajął się tym Jack Schlu, dzięki czemu Christopher... No nie zamknął oczywiście drogi, jeżeli chodzi o skoki. Ale w tym momencie szansę na skakanie ma Christopher Hipeisiut. A teraz Micha Pędkowski. Trzecie miejsce, piątek. Chyba dobrze trafił Micha Pędkostnik. I daleko!
Będzie w czołówce Micha Pędkosnik, 136,5. Drugie miejsce, 137,7. A więc potwierdza swoją dobrą dyspozycję reprezentant Słowenii. Nie przypadkiem latem był najlepszy, oczywiście tylko w 4 konkursach, ale to jednak też robi swoje. No nie przypadkowo, po 4 konkursach nie prowadzi. I wyraźnie w tej parze lepszy Micha Pędkosnik. Czyli Pędkosnik rozdzielił prowadzące towarzystwo francuskie. Czyli to oznacza, że na trzecie miejsce zepchnięty w tym momencie Jérôme Helweru. W czwórce mamy dwóch Francuzów i dwóch Słoweńców. I egzekwa na piątym miejscu Bumotaki i Kim Chassenen. A u szczęśliwych przegranych wciąż bez zmian. Wciąż piątą Mlegdanowicz, czwarty Antelanian. Bardzo byśmy chcieli, żeby punkty zdobył Mlegdanowicz. Będzie ciężko, ale bardzo mu tego życzymy. Teraz Gebhard Hartinger. Mocno pomyłka na razie, jeżeli chodzi o wybór trenerów austriackich, bo bardzo słabo skacze Hartinger. Bez punktów na razie. No ale dzisiaj są na to szanse, bo jest dobry skok w końcu Gebharda Hartingera. 128,5 metra. Widzieliśmy, że nie było nawet powtórki jego skoku. Bardzo szybko na organizatorzy ją zmienili. A więc jeżeli teraz Evensen skoczy dalej niż Hartinger, to już jest pewne, że punktów Nikom Mlegdanowicz mieć nie będzie. Jest Evensen. Wygrał. Pierwsze zwycięstwo po powrocie. I zobaczmy teraz na jego skok. Dobrze leci Johan Remen Evensen. Ajajajajajajajaj. 140 metrów, proszę Państwa. To chyba nie przypadek. No czyżby sami Menele dwa konkursy w tamten weekend, a w ten konkurs dwa Johan Remen Evensen. Odpalił. Odpalił rakietę Johan Remen Evensen. Chyba ci, którzy mówili, że to jakaś pomyłka przy wyborze Evensena, będą musieli to wszystko odszczekać, bo nieprawdopodobnie skacze teraz Evensen. 140 metrów. I tu jeszcze był taki zapas, wydaje mi się, że jeszcze coś można było z tego wyciągnąć, ale być może Evensen wolał spokojnie wylądować, dostać lepsze noty niż jeszcze ciągnąć ten skok. I świetne noty widzimy, 20 i 2 razy 19,5, a więc 59 punktów Johan Remen Evensen sobie zapisze i w tym momencie ma bardzo dużą przewagę, proszę Państwa. 7,9 Evensen przed Kuzajmachem Mavia na Hirem. No to teraz będzie wielka gonitwa, no bo z tego peletonu wyrwał się jeden uciekający. Kto go dogoni? Para Onhet Irkutsk, Maria Lufas-Kuniewicki, Marian Lufas-Kuniewicki. No ta para jakoś nam nie mówi, żeby ktoś miał w tej parze dogonić Evensena. Irkutsk. No nawet poprawny skok. To 27,5 metra, bardzo dobry wynik od Heda Irkucka, a więc jak Skuniewicki skoczy dalej, no to już będziemy też żegnać Riku Pika Antalainena. Antalainen sam sobie winny, szkoda tego Mlegdanowicza, ale tak jak mówię, moim zdaniem on jeszcze swoje punkty tutaj zdobędzie nie raz i nie dwa, takie jest moje zdanie. Póki co szczęśliwi przegrani to Helweru, Kobi, Gartinger, Tarotsen i Antalainen, ale za chwileczkę Antalainena możemy pożegnać, a w jego miejsce może wskoczyć Onhet Irkutsk. No chyba, że Rufas Skuniewicki skoczy słabiej. Skuniewicki dalej. Dalej niż Irkutsk. 131. Proszę bardzo, Marian Rufas Skuniewicki. Też się budzi. Też się budzi. No litewskie skoki naprawdę wyglądają już bardzo dobrze, wprawdzie tu jest tylko dwóch skoczków. Skuniewicki, albo ci pozostali, Bibis i Dariusz Jablańska, to no, póki co jeszcze wiele pracy przed nimi, ale co jest najgorsze, że i Lufas Skuniewicki i Saminory skaczą lepiej niż reprezentanci Polski.
No a jeżeli chodzi o tradycję skakania, no to powiedzmy sobie szczerze, troszeczkę są bardziej zaawansowane w naszym kraju. Skuniewicki, 131 metrów, 11 lokata. No i wyprzedza Adama Bykmaszera i Ryszarda Kontrogubskiego. O pół punktu dostał wyższe noty Skuniewicki. Lufa Skuniewicki niż Bykmaszer. Ale jeszcze druga seria, może się odkujemy. Demiraj Berg, Juri Baranow. Dobrze w kwalifikacjach Juri. No widać, że też coraz lepiej to wygląda. A Ajberg bez punktów na razie. No za wcześnie chyba wyszedł z progu. Ajberg. Poprawny skok. 123 metry, 29 miejsce. Niemniej jednak moim zdaniem to tutaj zarówno czy to system KO, czy byłby to system klasyczny, to zabrakłoby Ajberga w serii drugiej. To jest ciekawa para jak najbardziej. No ale jestem zdania, że Baranow powinien wygrać tutaj wyraźnie. Tak, już złapał swoją pozycję. No i Baranow, proszę bardzo. Proszę bardzo, już. Ta forma znacznie lepsza niż podczas zawodów w Finlandii. Naruka Tunturi bez punktów. Vlahti 20. No i teraz 131,5. Wygrywa parę z Demirem Ajbergiem. Jest na miejscu 13. Tuż o 1/10 za Adamem Bykmaszerem, a o 0,5 przed Ryszardem Kontrogubskim. Motorsport czuje sympatię do Turcji, bo uczę się tureckiego. A powiedz mi, to uczysz się tak prywatnie, czy to jakieś studia? Jak to u ciebie wygląda? Tak z czystej ciekawości pytamy. No i Matthew Mirror Mlynowy kontra Eivind Vanner Jedberg off. No, początek sezonu bardzo nieudany dla Mlynowego. Choć dobrze skaka na treningach Kusamo. Po tym jakby to wszystko gdzieś zanikło. No i widzimy chyba dlaczego. Bardzo słaba próba, 118,5 metra, 102,3, dopiero 33 miejsce, więc tylko katastrofa w wykonaniu Brana Rydberga Offa sprawi, że Matthew Mirror-Mlynowy zdobędzie punkty. Zostało nam jeszcze 5 par. Brana Rydberg Off 2 razy na podium w tym sezonie. No i zobaczymy. Spóźnił ten skok Brana Rydberg Off, to nie będzie dobra próba. To jest słaby wynik. 123,5 metra, no i awans. Nie dlatego, że skoczył dobrze, dlatego, że Mlynowy skoczył słabo. 112,8. Więc nie po raz pierwszy już Brana Rydberg Off udowadnił, że to nie jest równy skoczek. No ale prawdziwi Norwegowie się cieszą, bo prawdziwy Norweg jest na czele i to wyraźnie. 7,9. Evensen przed Mahirem i Pentkostnikiem. No i piąta para od końca. Jarosław Polżadek, Paulus Ciganojer. Pojedynek czesko-niemiecki. Jest Polżadek. Też jakby spóźnił. Ale skacze dalej. Dzisiaj Wim Brander Jedberg off. 125,5 metra. 24 wynik. 117,4. To cóż to za liceum, w którym jest język arabski i turecki? Też jestem tak trochę zdziwiony. No pierwsze słyszę o czymś takim. A to liceum polskie? No i jest Paulus Ciganojer. Też trzeba się spodziewać dobrej próby. No ale Paulus Ciganojer jest tego typu zawodnikiem, że on albo skacze dobrze, albo skacze słabo. Teraz skoczył słabo. 131, 125,3. To muzułmańskie. O. No, więc Ciganojer dzisiaj nie odegra ważnej roli. W ogóle słabsze teraz te skoki. I Brunon Tragedia kontra Żiga Nakota. O Boż! No to tutaj tragedia.
To była tragedia, co on tam zrobił na progu. 104,5, wyraźnie najsłabszy wynik dnia dzisiejszego. Zobaczmy. No z tego ujęcia akurat co bardzo tutaj nie widzieliśmy czegoś. Trzeba to zobaczyć z innego ujęcia. Raz jeszcze próba Bruna tragedii. Także to, że też troszeczkę chyba nie zdają sobie sprawy z tego, że to trzeba pokazać z tyłu. No, no właśnie. Krzywo, tak wyszedł z progu 104,5 metra. No, powiem tak, jeżeli on będzie tak skakał, to będzie tragedia dla jego kadry, bo nie będą skakać w przyszłym sezonie. No ale nic. Żiga na kota. Popatrzmy teraz dla odmiany na dobry skok, tak mi się wydaje. Bo dawno nie widzieliśmy jakiejś świetnej próby. Żiga na kota. Też problemy troszeczkę. Miał problemy na kota, no i nierewelacyjnie. Nierewelacyjnie, 131,5 metra. Nie wiem, czy tutaj popsuły się... Nie wiem, popsuły się troszeczkę warunki. A więc Żiga na kota w tym momencie na miejscu 12, więc będzie miał co nadrabiać w serii drugiej. I kolejny Austriak, Lukas Grychen z pojedynku z Woldemarsem Melbardisem. Grychen, no i teraz lepiej. I teraz lepiej niż w kwalifikacjach, 127,5 metra. Gdyby to były zawody standardowe, to byłby w drugiej serii, a tak to jest niepewne Antalainera, natomiast na pewno nie zobaczymy. Szczęśliwi przegrani to Helveru, Artinger, Irkutsk i Tarotsen. Oczywiście, że tam jest Kobe Kobi. I Woldemar Smelbardis. Dobrej formy Smelbardis i wysoko leci Woldemar Smelbardis, brawo! Jest forma, tutaj odkuł sobie to, co popsuł w serii pierwszej i drugiej poprzednich zawodów, 137,5 metra i to jest drugi zawodnik, który zbliżył się do osiągnięcia Johanna Remena Evensena, brawo! Mogą być fani Woldemarsa zadowoleni, no jeden z bardziej lubianych zawodników. Łotysz, jedyny Łotysz skaczący na wysokim poziomie. No to się przyjemnie patrzyło na to, czyli już tak bezpiecznie nie może czuć się Johan Remen Evensen, ponieważ taki, może nie takie głośne westchnięcia, ale takie cichutkie na plecach swoich, może czuć. Melbardis jest nie bardzo blisko, ale za jego plecami na pewno. A teraz Kirill Pastuszek kontra Lasse Kalissen. Kalissen na razie skacze dobrze tylko w kwalifikacjach. No rywala nie ma za mocnego. Kirill Pastuszek. Ale nie skoczył aż tak tragicznie Kirill. 123, 35 lokata. Proszę Państwa, teraz jest już Lasse Kalissen, no i
kwestia teraz tego, czy przypomni sobie, jak się skacze w zawodach. Póki co tylko w kwalifikacjach skacze dobrze. Kalisent wygląda to nie najgorzej. No i ponad 135 metrów chyba. 134,5, siódma lokata. 134,5, siódma lokata, 132,6 to jest jego nota. Siódme miejsce ma w tym momencie Lasse Kalisen, czyli znowu w kwalifikacjach to wygląda znacznie lepiej niż w zawodach. I za chwileczkę już ostatni pojedynek, Kiwa Kawasaki będzie mierzył się z tym, który w kwalifikacjach był najlepszy i jest liderem póki co w klasyfikacji generalnym, czyli z samym Menelem. Kalisen najlepszym z Katarczyków, Evensen, Melbardis, Mahir, pierwsza trójka. No i Kiwa Kawasaki kontra Sami Menele. Odpuścił kwalifikacje. Czy czuje się tak mocno, czy po prostu czuje się tak słabo, że nie chciał się prezentować w kwalifikacjach? Chyba to, proszę Państwa, drugie. No bo 117,5 metra. Iluż to było takich przypadkowych zwycięzców. I Kawasaki chyba do tego grona się zalicza, bo teraz spóźnił niemiłosiernie skok. Wietrz leciał dobrze, no tyle tylko, że ta trajektoria lotu była taka, a nie inna. No więc widać, po raz drugi Kiwa Kawasaki przegrywa w pojedynku KO. A wprawdzie jeszcze Menele nie skoczył, ale to się wydaje raczej pewne. No i teraz, czy Evensen będzie miał godnego rywala w serii długiej? Wszystko zależy od próby samego Menele. Popatrzmy na ten skok. Z problemami w locie sami Menele. I to też nie jest taki skok jak w kwalifikacjach. W kwalifikacjach świetnie, a teraz 132,5 metra i ósma lokata. 131,5, czyli znowu będzie atakował z dalszego pola. A więc Johan Remen Evensen po pierwszych 50 skokach będzie liderem. Czyżby drugie zwycięstwo? Zobaczymy, co reprezentuje w drugiej serii. A tutaj raz jeszcze Sami Menele. Dwa razy wygrał kwalifikacje, zarówno w piątek, jak i dzisiaj, a w zawodach już nie aż tak dobrze. Nie jest zadowolony po tej próbie Sami, ale jednak 131,5 to jest jeszcze nota, z którą można do tej ściślejszej czołówki wskoczyć, a więc Evensen, Melbardis. No, odskoczył Evensen na 5,5 punktu drugiemu zawodnikowi. Mahir jest trzeci, Pędkostnik, Helveru, Debila, Kalisen, Menele, bo takim czasem to jest pierwsza dziesiątka. Najlepszy z Polaków na miejscu 16. Adam Bykmaszer. No, niezła, stabilna forma Bykmaszera. Kontrokupski 19, też na swoim poziomie. Szczęśliwi przegrani to, proszę Państwa, Helveru, Kobi, Artinger, Grychen i Irkutsk, a więc Artinger i Damę Nagaten dzisiaj zdobywają swoje pierwsze punkty poza drugą serią, między innymi Riku Pika, Antalainen, Nadaros Mikolajskiewicz. No i szkoda, bo Nikom Legdanowicz było blisko, ale to jeszcze nie ten moment. Rozpoczynać drugą serię będzie Martin Jestem-Nissen, wyraźnie najsłabsza nota i ciężko będzie mu zdobyć więcej niż jeden punkt, a kończyć będzie Johan Remen Evensen. Druga seria, proszę Państwa, o godzinie 14:20. O tym się słyszymy podobnie. Do usłyszenia, Marek Rudziński.